Czy słyszeliście o takim terminie zespół wypalenia opiekuna? To dotyczy osób, które non-stop opiekują się ludźmi starszymi, którzy mają Alzheimera czy demencję starczą. Są do nich przywiązani non-stop. Ten temat omówiła tak wstępnie kobieta, która zajmuje się profesjonalnie opieką nad ludźmi w Niemczech starszymi. I już wam czytam. Choroba Alzheimera zaczęła się dość niewinnie, mówi Agata Strzałka, Polka opiekująca się od wielu lat seniorami w różnych krajach Europy oraz autorka książki Jeszcze nie zwariowałam, w nawiasie chyba, w której na bazie własnych doświadczeń opisuje przypadki opieki nad chorymi na Alzheimera. W Polsce to głównie rodzina opiekuje się chorym na Alzheimera. Mało kto korzysta ze wsparcia osób z zewnątrz. Zgoła inaczej jest w Niemczech, gdzie standardem jest zatrudnianie opiekunów, często Polaków. Tymczasem w przypadku chorych na Alzheimera opiekun zewnętrzny to najlepsze rozwiązanie, gdyż ani szpital, ani dom opieki nie służy tym pacjentom. Nieznane otoczenie wywołuje w nich lęk, niepokój i poczucie dezorientacji, a to z kolei prowadzi do pogorszenia ich stanu. Z tego właśnie powodu w zachodnich krajach Europy pilnie poszukiwani są opiekunowie, często nawet bez specjalnych kwalifikacji, którzy zgodzą się zapewnić chorym podstawową opiekę w ich własnych domach. Mój pierwszy przypadek pacjenta chorego na Alzheimera trochę mnie zaskoczył. Byłam przekonana, że senior, do którego jadę, cierpi na lekką demencję. Na miejscu okazało się coś innego. Opieki uczyłam się sama, intuicyjnie stosując swoje autorskie metody. Odwracanie uwagi, trzymania się rytmu dnia, wykorzystywania trików, które pamiętam z opieki nad dziećmi i które mają na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, wspomina Agata Strzałka. I dodaje: teraz po latach uważam, że do chorych na Alzheimera powinni jednak wyjeżdżać doświadczeni opiekunowie. To ciężkie przypadki, więc praca siłą rzeczy wiąże się z wieloma nieprzewidywalnymi zdarzeniami. Trzeba umieć poradzić sobie w różnych stanach pacjenta. Trzeba czuwać w nocy. W takich sytuacjach sprawdzone firmy wysyłają nie jedną, a dwie opiekunki do jednego seniora, zakładając, że będą one pracować na zmianę. Jedna w nocy, druga w dzień. Niestety jest to koniecznie, gdyż chorzy na Alzheimera są aktywni cały czas. U nas w Polsce, może i też wy, podzielcie się takimi uwagami. Wy jesteście przywiązani do jednej osoby i to może was wykończyć, o czym dalej będzie pisać. Chory potrzebuje cały czas obecności osób trzecich, czyli opieka non-stop. Nie jest więc możliwe, by jeden opiekun poradził sobie fizycznie i emocjonalnie z takim ciężarem opieki. Prędzej czy później grozi mu stan depresyjny lub tak zwany zespół wypalenia opiekuna. Zatrudnienie do opieki kogoś spoza rodziny to sensowne wsparcie zarówno dla chorych, jak i dla członków ich rodzin. To realne obciążenie bliskich pacjenta, a także wniesienie dystansu i świeżego spojrzenia na wiele problemów, które przy dużym emocjonalnym zaangażowaniu mogą przerastać najbliższego chorego i można się wykończyć psychicznie przy tej osobie, którą się opiekujecie. Dlatego oświadczenie wspierajcie, składajcie papiery, korzystajcie też z opieki wytchnieniowej, zorientujcie się, czy w waszych miastach jest taka możliwość.